Żarów ma nową aleję. Jest to alejka imienia Janusza Korczaka, która przypominać będzie mieszkańcom gminy, jak ważne było przesłanie tego pisarza. Cieszę się, że po raz kolejny udało nam się coś dobrego dla dzieci zrobić i to, co ważne, zadaniem dzieci, które tu przyjechały, młodzieży, która tu przyjechała na rowerze, nie było tylko tu dojechać. Przed nimi stoi kolejne wyzwanie. Nasz TKKF przygotował cały szereg zadań, które dzieci będą wykonywać, a każde zadanie zrealizowane przełoży się na faktyczną, materialną pomoc dla Natalki. Natalki, która wywodzi się właśnie z grupy przedszkolnej tych maluszków. To są jej koleżanki, koledzy. Natalka, przypomnę, jest chora na nowotworową chorobę, na białaczkę limfatyczną. I dzięki kolejnej akcji, bo to już jest kolejna akcja, udaje się przyjść jej z pomocą. Piątek, 14 września, w ramach obchodów Roku Korczakowskiego, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, burmistrz Żarowa Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik, członkini Komitetu Honorowego Obchodów Roku Korczaka Barbara Krzywonos-Stycharska oraz profesor Barbara Smolińska-Tejs dokonali uroczystego przecięcia wstępu. Bardzo dobrze, że Żarów myśli o dzieciach i dobrze, że przekłada te myśli na praktykę, że te dzieci czują się tutaj szczęśliwe i bezpieczne. Mnie jako rzecznikowi praw dziecka, ale też osobie od dawna z Żarowem związanej, to miód na serce. Ja niezwykle się cieszę, kiedy widzę te dzieci uśmiechnięte, te dzieci, które czują się współgospodarzami tego miasta. To ważne, że gospodarze tego miasta na to im pozwalają, tak? Że pozwalają im być czasami nawet pierwszymi w podejmowaniu inicjatyw, w realizacji tych dziecięcych marzeń, które nie wszystkie łatwe są do spełnienia, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, ale powoli udaje się spełniać. No a dzisiaj myślę, że jedno najważniejsze marzenie, które tutaj wszystkich połączyło, to jest Natalka. To jest zdrowie dla dziecka i to jest coś wyjątkowego. Ta niezwykła moc, ta energia, która towarzyszy temu wydarzeniu i innym wydarzeniom związanym z tym dzieckiem, to pokazuje, że Żarów to jest wspólnota, że to są ludzie, którzy patrzą jeden na drugiego, że los tych najbardziej potrzebujących nie jest obcy. A to pokazuje, że ta przyszłość jest jednak świetlana. Dzień ten był również okazją, aby zaakcentować międzynarodowe święto – Dzień bez samochodu. I właśnie takim akcentem rowerowym rozpoczęła się uroczystość Roku Korczakowskiego. Uczniowie żarowskich szkół na rowerach wruszyli spod Urzędu Miejskiego w Żarowie, przejechali pod eskortą Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie, ulicami miasta, aż do Alei Korczaka. Towarzyszyli im również na rowerach Rzecznik Praw Dziecka, burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik oraz sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik. Młodzi żarowianie udowodnili również, że marzyć się nie boją. Wszystkie swoje ukryte pragnienia spisali na kartkach i umieścili w kapsule dziecięcych marzeń, która została następnie szczelnie zamknięta i zamurowana tuż przy nowo powstałej Alei Korczaka. A o czym marzą najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów? Czy ty wierzysz w marzenia? Tak, wierzę. Wierzysz, że się spełniają? Wierzę, że się spełniają. A jakie jest twoje takie osobiste, skryte marzenie? Chciałabym mieć fortepian. Dzisiaj osłaniamy Aleję Korczaka. Powiedz mi, czy ty wiesz, kto to był Janusz Korczak? To był człowiek, który lubił dzieci. Swoje marzenia zdradził nam również rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Marzę o tym, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby te ich marzenia się spełniały, żeby miały z nami mniej problemów, bo to też skutkuje w drugą stronę. Kiedy dwie strony patrzą na siebie z życzliwością, to naprawdę ten świat jest lepszy i to słońce, które dzisiaj wyszło, świeci cały czas. Oficjalne uroczystości zakończyły się wykładem rzecznika praw dziecka. Macie prawo do wyrażania własnego zdania. Wszyscy mamy prawo do wyrażania własnego zdania. Niezwykle ważne prawo. Przyszedł czas na zabawę. Po raz kolejny już w szczytnym celu. Najmłodsi żarowianie włączyli się w pomoc chorej na białaczkę 4-letniej Natalce Feda. Punkty zdobyte w sportowych konkurencjach zorganizowanych przez TKKF Chemik przeliczono na złotówki. Tym razem na leczenie dziewczynki udało się uzbierać 1382 zł. Wielkiego wzruszenia nie kryła mama Natalki, która na piątkową uroczystość także przygotowała swoje marzenie. Marzenie, żeby być zdrową, tak, Natalko? Wyzdrowieć jak najszybciej, wrócić
do koleżanek, kolegów. A proszę powiedzieć, czy te pieniądze, które do tej pory udało się uzbierać w Żarowie, w jaki sposób pomogły Natalce? Na pewno pomogły. Początek leczenia był trudny, ciężki, ponieważ Natalka nie chodziła. Przez 2 miesiące, przez miesiąc nie jadła. Była na miała specjalną dietę, żywienie, i które trzeba było na pewno zakupić. Dodatkowe lekarstwa, inhalatory. Tak. A jak dzisiaj czuje się córka? No, troszeczkę jak to dziecko. Dokazuje, pokazuje, uśmiecha się. Są momenty, gdzie jest nerwowa, płacze, domaga się więcej niż inne dziecko. Trzeba po prostu być cierpliwym i znosić. A czy spodziewała się Pani, że będzie tak duże zaangażowanie mieszkańców miasta, włodarzy naszego miasta i innych także sponsorów w akcję pomocy dla córeczki? Jestem bardzo mile zaskoczona, że włodarze miasta, zarówno ludzie, społeczeństwo Żarowa, tak bardzo zaangażowało się w chorobę Natalii, w jej pomoc, aby była zdrowa. Chciałabym bardzo wszystkim podziękować panu burmistrzowi, społeczeństwu, wszystkim ludziom, którzy się zaangażowali w pomoc dla Natalii. Bardzo wszystkim dziękuję.